Od wieków pełni niezwykle istotną rolę w naszym życiu. Kształtuje nie tylko relacje międzyludzkie, ale przede wszystkim gospodarkę. Od prostych wymian handlowych po skomplikowane mechanizmy finansowe. I choć pieniądz z racji swojej natury ciągle jest w obiegu, to przybiera ostatnio nowe oblicza i nieustannie się rozwija dzięki nowoczesnym technologiom. Zmieniają się też nasze zwyczaje i przede wszystkim stosunek, jaki mamy do pieniędzy, o czym opowie teraz Karolina Komada. Choć przyjęło się mówić, że pieniądze szczęścia w życiu nie dają, to jednak stanowią nieodłączny element naszej codzienności. A w tej chwili wydaje się, że lżej traktujemy pieniądze, że zmienia się coś w normach i w mentalności Polaków, w zdolności do odraczania gratyfikacji i że raczej coraz większa grupa Polaków lżej traktuje pieniądze przez to, że kupuje na kredyt, na raty w imię przyszłych dochodów. A te z reguły otrzymujemy w formie elektronicznej. Według bankierów i finansistów Polska jest liderem w Europie, jeżeli chodzi o płatności cyfrowe, czego dowodem jest nasz rodzimy system płatniczy. Pracujemy bardzo usilnie na tym, żeby Blika z sukcesem wprowadzić na inne rynki. W chwili obecnej pracujemy nad dwoma tutaj w Europie Centralnej, nad największym po Polsce rynkiem, w szczególności komersowym, to jest Rumunia. To jest mniej więcej połowa naszego polskiego rynku, jeśli chodzi o populację. I pracujemy nad również rynkiem słowackim. Słowacja jako taka brama do strefy euro dla Blika, bo strefa euro jest ogromnym rynkiem, o który chcemy zawalczyć. Walka o prymat na rynku płatności elektronicznych trwa. Jest jednak druga strona tego medalu. Narastające zagrożenia związane z tak zwanym praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Unia Europejska wprowadza nowe zasady obrotu gotówką. Kluczową jest limit dla takich płatności do 10 tysięcy euro. Powyżej tej kwoty transakcje muszą być zgłaszane. Wyjątkiem mają być osoby prywatne, dla których gotówka stanowi sporą część życia. Na dziś dzień nawet te kraje, które były bardzo zaawansowane w planach odchodzenia od gotówki, myślę o Szwecji, trochę spowolniły te plany, ponieważ okazało się, że jest całkiem sporo osób, zwłaszcza starszych, wykluczonych finansowo, które nie wyobrażają sobie życia w świecie bez gotówki. I myślę, że gotówka przynajmniej części społeczeństwa, myślę, że nie tylko osobom starszym, jest potrzebna dla czucia się bezpiecznie, czasami anonimowo. Gotówka będzie obecna jeszcze przez długi czas. Nowe limity unijne mają dotyczyć transakcji, w których jedna ze stron będzie przedsiębiorcą. Kontrolę ma nad tym sprawować Urząd do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.